Proszę sobie wyobrazić świat. Proszę sobie wyobrazić bipolar, świat dwubiegunowy. Mniej więcej tak było przez prawie 50 lat. He who controls the sea lanes of communications controls trade. He who controls trade controls the world. Czyli ten, który kontroluje morskie szlaki komunikacyjne, kontroluje handel. Ten, kto kontroluje handel, kontroluje świat. W anglosaskiej filozofii ekspansji, imperializmu, na początku jest handel, a dopiero potem się zjawia flaga. To Polaków powinno martwić, bo jakby tutaj był najazd na Polskę, też by nie było poparcia. Nie dlatego, że nie lubią Polaków, tylko dlatego, że jakby to był najazd w 2001, to by wszyscy w Ameryce chcieli zrobić na pomoc Polsce. A dzisiaj nie, bo nie ma takiego refleksu, odruchu, odczucia. Nie ma. Więc Pax Americana się nie skończył, bowiem wszystkie układy i wszystkie instytucje urządzenia globalizmu, jakie w miejsce włożono pod koniec wieku XX, istnieją i nadal funkcjonują, tylko Ameryka staje się wielkim nieobecnym. No mówi się, że przerzuciliśmy się na Pacyfik, ale to też nie za bardzo prawda. Dlaczego? Bo na przykład Japonia posłała swojego specjalnego ambasadora do Północnej Korei. To jest szokujące. Zwykle Japończycy ufają Waszyngtonowi. Tokio liczy na to, że Waszyngton takie rzeczy rozwiąże. W tej chwili nie. Co więcej, Japończycy mówią o zbrojeniu się. Wycofywanie się Ameryki ze świata będzie o tyle dobre, o ile ktoś może Amerykę zastąpić, który jest lepszy od Ameryki. A jak Ameryka jest kiepska, Ameryka denerwuje, irytuje, ale jak Państwo chcecie pomarudzić na temat globalizmu i wpływów amerykańskich, to ja bardzo Państwa zapraszam do tego, abyście Państwo doświadczyli wpływy chińskie. Tak, na 3 dni. Albo rosyjskie. Które Państwo od razu się wszyscy śmieją, bo znają. Tak kiepska jak Ameryka jest, ja wolę to od czegoś innego. Nie skończył się Pax Americana, tylko Ameryka jest obecna. Wydaje się wielu obserwatorom, że Amerykę zastąpią Chiny. Z różnych powodów, ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, Chiny nie mają takiej siły. Wiecie Państwo, że Chiny dopiero mają jeden lotniskowiec i to jest jakiś postsowiecki? To znaczy nie mają platformy, na której mogliby swoją potęgę pokazać na całym świecie. To nawet, ta łódka nawet nie pływa za dobrze. Jeszcze trochę czasu zajmie. Poza tym Chiny są bardzo w kiepskiej sytuacji. Dlatego, że mają moje pieniądze, nazywające się dolary. To znaczy w tej chwili w gospodarce mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Mutual Assured Destruction, MAD. Tak jak z bronią nuklearną między Sowietami a Stanami Zjednoczonymi, to tak samo w gospodarce, bo Chińczycy mają ogromne zapasy amerykańskich pieniędzy. A my co? Drukujemy. Tak, no i Chińczycy mają ich coraz więcej. I kupują. Nie mają wyboru. No to jakby wyrzucili i powiedzieli, że wstawiamy RMB, czy też cokolwiek innego, no to co by z tym zrobili? Czyli Chiny trzymają Amerykę na gardle, bo mają zapas worek całej amerykańskich pieniędzy, trzymają Amerykę za gardło, Ameryka ich trzyma za gardło, bo sobie dodrukowuje je. I są coraz bardziej mało warte. O! Potem bardzo chętnie odpowiem na pytania, ale słyszy się w Ameryce wśród populistów, szczególnie na prawicy, o, wykupią Amerykę. Ja pamiętam, jak w latach 80. marudzili wszyscy populiści, prawicowi, szczególnie patrioci, Japonia wykupi Amerykę. No rzeczywiście, kupili tam jakieś mosty, kupili Empire State Building, jakieś różne inwestycje infrastrukturalne,
A ja powiem to, co powiedziałem tutejszym narodowcom ponad 20 lat temu. Co was obchodzi, jak PRL-owcy nie potrafią i wasza elita jest do luftu postkomunistyczna? Czy to solidarnościowcy, czy komuniści, czy ktokolwiek? Co was to obchodzi, jak przyjadą jacyś z Ameryki i wam wybudują autostrady? Przecież potem możecie zawsze je znacjonalizować. Kapitalista nie zwinie autostrady jak ślimak i nie zabierze ze sobą, już będą infrastrukturalne inwestycje. Chodzi o to, żeby było to, co jest dobre dla Polski. A co to, kogo obchodzi, kto to buduje? Żeby byleby budował dobrze i szybko. Nie. Jakikolwiek rząd, czy to komuna, czy to solidarnościowcy uważali, że przede wszystkim trzeba kontrolować. Wchodzimy więc w tej chwili przy nieobecności. Nieobecność to nie znaczy niemoc, to znaczy zapaść moralna i przygnębienie i depresja Ameryki. Wchodzimy w okres świata wielobiegunowego, którego kontekstem jest nadal Pax Americana. Rosja się reintegruje, ale jeszcze nie siłowo. Niektórzy się martwią, że z powodów geograficznych doktryna wojenna Rosji zostaje zmieniona na natychmiastową ekspansję, bo Rosja umiera. Nie wiem, przeciętny wiek faceta tam jest 57 lat. Kobiety wolą wychodzić za muzułmanów w Rosji. Takie sondaże były. Proszę zgadnąć dlaczego. Bo nie chlają i nie piją. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, nie z autopsji, tak jak ja. Przemówienie Goebbelsa. Wollen Sie ein Totalenkrieg? Czy chcecie wojny totalnej? I wszyscy w Berlinie. Ja! W związku z tym, jak alianci bombardowali ich totalnie, to sobie Niemcy zrobili dowcip. Proszę wysłać to wszystko do Berlina, bo oni tam wszyscy krzyczeli ja! No i teraz to wychodzi jako przedstawienie oporu, jako oporu, że oni naprawdę nie byli nazistami. Mimo, że większość czynna była w partii NSDAP. Ja państwu zaręczam, proszę nie patrzeć na te książki, które wychodzą teraz, bo wygląda na to, że tam była Solidarność. Podziemie Solidarności, tylko antynazistowskie. Wszyscy w tym byli. Tak to wychodzi z tej nowej historii, którą się teraz pisze.